Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w kolejnej recenzji, tym razem Mofang Geoshi Mini, kostka 3x3, Mofang Geoshi, czy jak to się tam powinno czytać, czyli tak naprawdę, jeśli się nie mylę, MF3RS, tylko w mniejszej wersji, tutaj 50 mm około. Nawet jej nie mierzyłem, nie mam jej czym zmierzyć tak naprawdę, ale na moje ręce jest 50 mm. Słuchajcie, jeśli chodzi o samą kostkę, jest to mniejsza 3x3, mniejsza wersja budżetowych kostek od Mofang Geoshi, czyli kostek, które są tanie, a które są równocześnie dobre. Jakie są plusy i minusy, wady i zalety tej kostki? No przede wszystkim dla wielu osób dużą zaletą będzie to, że kostka jest mniejsza. Dla wielu osób będzie to też wada. Zależy czego szukacie, ale myślę, że jeśli już oglądacie recenzję mniejszej kostki, to raczej chcecie, żeby kostka była mniejsza. Jak widzicie, po ruchach sama kostka porusza się naprawdę bardzo szybko i tutaj nie można jej nic zarzucić. Kostka chodzi płynnie, szybko. No nic nie powiem złego, jeśli o to chodzi. Jedyny minus jest taki, że musiałem się przyzwyczaić, ponieważ kostka jest, mimo tego, że pozwala na taką szybkość, no jest luźna. Właśnie być może dlatego pozwala na taką szybkość, to nie jest jakieś wielkie spostrzeżenie, no shit Sherlock, byście powiedzieli. Okej, kostka jest luźna, ale niestety mniejsze kostki mają to do siebie, że razem z wielkością często tracimy stabilność. Często tak było w kostkach 3x3, dla porównania Dayan Zanchi standardowego wymiaru, a Dayan Zanchi 50 mm był dużo mniej stabilny. I tak samo jest tutaj. Sama kostka nie jest zbyt stabilna i da się to odczuć w czasie układania, że często te elementy się jakoś rozjeżdżają i było to coś, do czego potrzebowałem się przyzwyczaić i żeby was nie skłamać, no zajęło mi to dobre 50 solwów, nawet może więcej, żeby tak naprawdę w pełni się przyzwyczaić i żeby móc układać na niej w mniej więcej standardowych czasach, chociaż nie powiem cały czas po chyba mniej więcej 200 solwach, które zrobiłem na tej kostce, cały czas te moje czasy są odrobinę gorsze niż na kostce 3x3 o zwykłych, standardowych wymiarach 56 mm. To jest dla mnie największy minus, ponieważ poza tym, że jest mniejszą kostką i że ciężko czasem wpasować palec gdzieś, bo jak widzicie, no w minimalny sposób, ale ten mój kciuk jest jednak szerszy od danej warstwy, więc często te elementy mi się tu zahaczają, jak widzicie, o, chcą zrobić jakiś ruch u, muszę się liczyć z tym, że ściana zahacza o mój kciuk przy zwykłym trzymaniu kostki, a przez to, że kostka jest luźna, no to dochodzi do tego ten efekt, że niestety te elementy nam się rozchodzą, rozjeżdżają, tracą stabilność, a co za tym idzie, my tracimy płynność w czasie ułożenia. To nie jest dobra rzecz, ale można się do tego przyzwyczaić i tak jak mówię, po około 50 solwów, może troszkę więcej, przyzwyczaiłem się tak naprawdę do tego, jak ta kostka się porusza. I po tym, gdy już się przyzwyczaiłem, no to muszę szczerze powiedzieć, że raczej nie mogę jej nic więcej zarzucić, ponieważ kostka chodzi, jak widzicie, naprawdę szybko, naprawdę płynnie. Nie miałem ani razu problemu z rolling popem, nie miałem problemu ze zwykłym popem, więc tak naprawdę żadnych większych problemów tutaj nie napotkałem. Sama kostka jest naprawdę szybką kostką, która porusza się płynnie, która pozwala na ułożenia w granicach waszych normalnych czasów. Mnie troszkę przeszkadza wielkość, dla mnie jest troszkę za mała, dlatego pewnie układam odrobinę wolniej niż normalnie, ale jeśli macie mniejsze dłonie i jeśli szukacie mniejszych kostek, no to myślę, że ten Mofang Geoshi Mini będzie dla was bardzo fajną opcją, ponieważ ja nie mogę tej kostki nic zarzucić. No trudno, sorry. Ostatnio te kostki, które wychodzą, są na tyle dobre, że ciężko się czegoś doczepić. No tutaj jedyną rzeczą jest to, jak luźno się porusza i że ja potrzebowałem przyzwyczajenia. Wy może nie będziecie potrzebowali tego przyzwyczajenia się do sposobu, do feelingu tej kostki. Ja trochę tego potrzebowałem, ale po tym twierdzę, że jest to fajna, bardzo dobra kostka, która pozwala na osiąganie dobrych czasów. No ja przy tych moich 200 solwach kilka dziesiątek na tej kostce zrobiłem. Sub 10 mi się na przykład nie udało zrobić, ale podejrzewam, że to wszystko jest spowodowane właśnie tym, że jednak mam za grube palce na takie małe kostki. Jak widzicie, moje kciuki są troszkę szersze niż taka warstwa. Zwykły palec, no na styk, powiedzmy sobie szczerze, że na styk nam się tutaj mieści ten palec. No ale ogółem wy możecie mieć
więcej łatwości w przyzwyczajeniu się do tej kostki, tak bym to nazwał, a samą kostkę polecam. Jak szukać mniejszej kostki, niedrogiej, takiej, która będzie się fajnie poruszała, która nie będzie traciła zbyt wiele z pierwowzoru na koszt właśnie wielkości, no to Mofeng Geoshi Mini bardzo gorąco Wam polecam. Na dzisiaj to by było wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!